witam! Przedstawiam rowerek dziecięcy Specialized Jet Single Speed na 16-calowych kołach z 2023 roku. Jet jest przeznaczony dla dzieci o wzroście od 95 do 120 cm i wieku od 4 do 7 lat. Od omawianego przeze mnie wcześniej Jetta 24, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie, 16 różni się w sumie tylko wielkością i napędem. Tutaj zamiast kasety i przerzutki zastosowano najprostszy, nakręcany, pojedynczy 16-ząbkowy wolnobieg. Tak jak w większym bracie, hamulce to klasyczne V-brake'i, ale tutaj połączone są z bardzo fajnymi, w pełni metalowymi dźwigniami, z takimi pięknymi, anodowanymi pokrętłami regulującymi odległość od klamki, od której wychodzi pojedynczy pancerz hamulcowy poprowadzony w ramię i utrzymywany przez porządne, przykręcane inserty. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji kanału, która pomaga w jego rozwoju i motywuje do tworzenia nowych filmów. Z podobnych rzeczy spec jeszcze zafundował bardzo wygodne dziecięce siodełko Bridge Sport w rozmiarze 130 mm, sztycę podsiodłową z regulacją na dwie śruby, opony Pathfinder o szerokości 2.0, więc przy niższym ciśnieniu jetem można jeździć komfortowo, nawet po leśnych ścieżkach z korzeniami. I dalej, nie jestem pewny, czy to plus czy minus, czyli skręcane na nakrętki koła. Producent zadbał też o takie szczegóły jak pomniejszone gripy i kierownica o średnicy 19 mm oraz super krótkie ramiona korb. Lakier, jak to w rowerach speca, jest bardzo ładny, ale niezbyt odporny na uszkodzenia, co widać na górnej rurze. W seryjnej specyfikacji jet waży poniżej 7 kg i tak wyglądają jego wymiary. Mi osobiście te rowerki bardzo się podobają, są ładne, lekkie, proste w serwisie, mają duży zakres regulacji, więc powinny starczyć na dłużej niż ich konkurencja, a ich ceny są jeszcze w miarę znośne, co nie jest częste u speca. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!